Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach naszego projektu Menu Literackie. We wrześniu i w październiku mamy menu biograficzne i naszą gościnią jest pani Agnieszka Gajewska. Wielkie brawo. Dzień dobry, dziękuję, że Państwo przyszli. Dzień dobry. Autorka znakomitej biografii Stanisława Lema. Spotkanie z naszą gościnią poprowadzi Gabriel Augustyn ze Stowarzyszenia Literatura Działa, a rozmowę na język migowy będzie tłumaczyła pani Maja Kamińska-Kołota. Drodzy Państwo, nasze wydarzenie jest dofinansowane z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziękujemy. Jest z nami również pani Marzenka z księgarni Mandala. Jak zawsze ma dla Was książki, także polecam kupno i wzięcie autografu, ale to już po spotkaniu. Już oddaję głos naszej gościnie. Udanego wieczoru życzę wszystkim. Dziękujemy za ten krótki wstęp. Oczywiście po książki też zapraszamy, szczególnie jeżeli Państwo nie mieli okazji jeszcze czytać tej wspaniałej biografii Stanisława Lema. Ja może zacząłbym od tego wątku kulinarnego, bo cykl spotkań nazywa się Menu Literackie i można powiedzieć, że Stanisław Lem jest dzisiaj tutaj daniem głównym, ale on chyba wolałby jednak deser. To prawda i to jest bardzo trudny temat, to pytanie o menu u Lema, ponieważ on tak łatwo obraca się w anegdotę. Kiedy zaczynałam pisać swoją tę biografię, to miałam takie bardzo żelazne postanowienie, żeby nie powtórzyć w tej biografii żadnej anegdoty, którą już tysiąc razy wszyscy słyszeliśmy. Większość z nich dotyczy jedzenia, chowania cukierków, chałwy i tak dalej. I to moją intuicję, że za tym jedzeniem kryje się bardzo poważna sprawa i że to jest zajadanie jednak czegoś. Potwierdziła we Lwowie jedna z przewodniczek miejskich, która oprowadzała, ja brałam udział w takim projekcie 4 miesiące przed wybuchem tej wojny, którą teraz obecnie obserwujemy. I kiedy byłam na wycieczce, to ta przewodniczka Ina Zolotar pokazywała miejsca, w których Lem kupował słodycze i opowiadała na przykład chałwę i tak dalej, to wszystko, co znamy z Wysokiego Zamku i opowiadała, co w tych miejscach się wydarzyło, o czym on nie pisze. I że ta sytuacja zagadywania tego, czyli znalezienia jakiegoś miłego punktu odniesienia, z którym dane miejsca mogłyby się kojarzyć, była też takim miejscem konfliktów narodowych w tej wielkiej wojnie domowej, która się toczyła we Lwowie i w innych częściach tego regionu i w ówczesnej Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym, ale też podczas okupacji. Czyli to jedzenie rzeczywiście skupione na słodyczach, ona traktowała jako taki wyraz traumatycznych doświadczeń i tego, żeby tej próby zrobienia z tego jakiegoś wspomnienia, które da się opowiedzieć. I to było dla mnie bardzo ciekawe, bo rzeczywiście ja byłam tam jako konsultantka w czasie tej wycieczki i chodziliśmy godzinami. Po prostu to pierwsza wycieczka zawsze nowym szlakiem, zawsze trwa bardzo długo i bardzo dużo młodych ludzi z Ukrainy brało wtedy w tej wycieczce udział. I rzeczywiście te wszystkie stare anegdoty, które wielokrotnie są powtarzane w książkach o Lemie, nabrały wtedy innego ciężaru. I ta kuchnia też właśnie jest bardzo ciekawa, bo nie wiem, Lem na przykład lubił podkreślać czasami, że lubi jeść wieprzowinę. I to też jest takie maskowanie tego wszystkiego, czego nie powinien jeść jako Żyd i takiego dawania znaku, że jest właśnie jednak zasymilowanym, jest po prostu Polakiem i nie będzie o tej swojej przyszłości mówił. Tutaj temat
niewykorzystania żadnej anegdoty na temat życia Lema opowiadanej przez samego bohatera w pani książce, to jest dosyć niełatwe zadanie, biorąc pod uwagę, że on sam chociażby w Wysokim Zamku tych anegdot mnóstwo zamieścił, ale też w książkach, które powstały chociażby z przyczynku jego syna Tomasza Lema, też to tak naprawdę w dużej mierze jest zbiór różnego rodzaju anegdot, które się w trakcie tego życia gdzieś tam nagromadziły. I co ciekawe, u pani w książce pojawiają się listy, które też cytuje Tomasz Lem na przykład w Awanturach na tle powszechnego ciążenia. I pani jednak świadomie rezygnuje z tego, żeby nie pójść w tę stronę anegdotyczną. Ale musiało to kusić jednak trochę. To znaczy mnie nie kusiło właśnie dlatego, że bardzo dużo książek o Lemie przeczytałam, więc naprawdę znam wszystkie anegdoty i czytałam je tyle razy, że już naprawdę napisanie ich by mi już jakoś nie przyszło wcale tak łatwo. Ale też anegdota jest bardzo ciekawa, jeżeli chodzi w ogóle o gatunek, bo jeżeli wezmą Państwo pod uwagę nasze rodzinne anegdoty, to, co odsłaniają, to jednocześnie część maskują. I ja mam takie doświadczenia też bycia w rodzinie, gdzie jest dużo starszych osób i one zapomniały, że ta anegdota się inaczej kończyła. I jak człowiek poznaje już jako dorosły prawdziwe zakończenie tej historii, to nagle obnaża się, że ta anegdota pracowała jako coś, co... jako takie wyparcie tych traumatycznych doświadczeń najczęściej, albo jakiejś takiej niefajnej rzeczy o rodzinie. I to po prostu według mnie właśnie Lem w ogóle ma taki sposób pisania. On bardzo często nawet w listach nie odpowiada wprost na pytanie, tylko opowiada o tym anegdotą, która właściwie jest o czymś innym. I w tym momencie on przesuwa odpowiedź i właściwie nie odpowiada na pytania. To samo dotyczy wywiadów Lema. Ja miałam też to szczęście, że miałam dostęp do części wywiadów, których Lem nie autoryzował i nie pozwolił ich wydać. W związku z tym ich tak do końca nie poprawił. I tam jest dużo więcej rzeczy niż wtedy. Zresztą w rozmowie ze Stanisławem Beresiem też pani mówiła przy okazji premiery książki, że tam też były fragmenty, które były autoryzowane i Bereś wiedział więcej niż faktycznie się w tym wywiadzie ukazało. Tak, to jest tego bardzo dużo i rzeczywiście to jest też kwestia tego, że wywiady nie są dokumentem osobistym, nie są po prostu, są sterowane przez osobę, która nas pyta, a jednocześnie właśnie i nadaje rytm tej rozmowie, więc ona też ma, pod tym względem jest to coś innego niż odwleczenie w czasie odpowiedzi listownej. Więc tutaj listy były dla mnie niezbędne. Ale też pamiętam, może jeszcze, wydawcy nie lubią biografii bez anegdot, proszę Państwa. Ja pamiętam takie rozmowy z redaktorami, już nawet chyba z szefem tego zespołu redakcyjnego. Mówię, a ta, proszę Pani, bo rozmawialiśmy przez internet, to była pandemia oczywiście. Ja mówię, nie, ta nie może być. Dobrze, znajdę inną, których tam jest kilka. Ale one są znalezione w zupełnie innych miejscach. Myślę, że po raz pierwszy się pojawiają i tak dalej, że tutaj się starałam rzeczywiście sprostać temu wymogowi, tak samo jak właśnie nie korzystałam z rozmówców, którzy by mówili na temat Lema, którzy go znali, bo to też jest trudne, co ludzie pamiętają, tak? Potem się bardziej pracuje z czyjąś pamięcią niż z tym, co się wydarzyło. Więc to są takie dwie rzeczy, które rzeczywiście starałam się ominąć. Jedynymi tam rozmówcami, którzy są profesorowie fizyki, bo to mnie bardzo interesowało, co oni, dlaczego fanami Lema są właśnie profesorowie nauk ścisłych, chociaż on popełniał w swoich tekstach teoretycznych i w różnych swoich pomysłach mnóstwo błędów. To bardzo irytowało ówczesnych naukowców, ale właśnie sama proza bardzo mocno, bardzo często jest czytana przez lekarzy, przez fizyków, przez biologów. W pani książce pojawia się takie wytłumaczenie, które mówi o tym, że
te osoby czytają, dlatego że to jest świetne ćwiczenie myślowe i oni nie zwracają uwagi na to, jakie błędy on w zasadzie popełnił. Chociaż pojawiają się w książce profesorowie czy naukowcy, którzy piszą do niego takie listy, sążniste z informacją o tym, gdzie ten błąd i w jakim opowiadaniu czy tekście się znalazł. Natomiast faktycznie myślę, że bardzo tutaj istotną kwestią było to, że wrócimy do menu, karmienie tych ludzi pewnie do dzisiaj jest. No tutaj jest też kwestia tego, że rzeczywiście wiele tych pomysłów jest w prozie Lema, nie w jego tekstach teoretycznych czy tych esejach naukoznawczych, ale właśnie w prozie, no temu służy fantastyka naukowa i dlatego warto ją czytać, że to są światy alternatywne, które pozwalają nam pomyśleć, że świat może być inny niż nam się wydaje. I że to, co że nie powinniśmy się zgadzać też. Dla mnie to jest niezwykle istotna informacja, po prostu, która płynie ze świata fikcji spekulatywnej, że wcale nie musi być tak, jak jest, że świat może wyglądać inaczej, że można go zmieniać, że i to jest taka sama pewnie historia, która powraca, kiedy czytamy książki historyczne z archeologii, która jest teraz obecnie pod wpływem rozmaitych nauk najbardziej dynamicznie rozwijającą się chyba dyscypliną, ponieważ zmieniamy całkowicie obraz, nie wiem, nawet polskiego, początków państwa polskiego, bo się dowiadujemy, że jednak wszystko wyglądało inaczej niż nam się do tej pory wydawało, bo mamy badania DNA, mamy badania przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii. Więc, no ale właśnie ta fikcja spekulatywna jest niezwykle inspirująca. Ja mam takich kilku profesorów z różnych części świata, którzy się do mnie sami odezwali, kiedy słyszeli gdzieś mój 10-minutowy wywiad w radiu, którym potem się przez 2 dni tylko zajmowałam odpowiadaniem na te wszystkie maile, SMS-y i różne rzeczy, które czasami, które po prostu to wywołało. Jakoś się okazało, że dużo osób słuchało tej audycji. I rzeczywiście utrzymujemy kontakt do dzisiaj i dostaję takie od profesora, który pracuje przy tym największym projekcie Unii Europejskiej, to on przysłał mi po angielsku artykuły z naukowych czasopism. Czy nie sądzi pani, że to taki pomysł jak z Lema i z tego opowiadania? I ja naprawdę potrzebuję trochę czasu, żeby najpierw przeczytać z zrozumieniem ten artykuł, potem przeczytać to opowiadanie, a potem próbować zrozumieć, o czym jest ten list, który właśnie dostałam, ale to jest oczywiście dla mnie niezwykle cenne i ciekawe i to jest taka relacja, my się nigdy nie spotkaliśmy z kilkoma właśnie osobami z świata nauki, z zupełnie innych dyscyplin i z zupełnie innych zakątków świata, które trwa, mimo tego, że te książki już, bo to nie jest moja pierwsza książka o Lemie, po prostu jakiś czas funkcjonują w obiegu. Wróćmy sobie na chwilę do początku naszej rozmowy, czyli może nie do słodyczy, ale do tego, co te słodycze, czy miłe wspomnienia, czy pokazywanie miejsc z Lwowa w milszym kontekście niż tak naprawdę mógł się Lemowi wryć w głowę, w pamięć w trakcie II wojny światowej, to właśnie co on chciał w ten sposób zamaskować? Traumę wojny, traumę pochodzenia. Czy to była jego przede wszystkim taka strategia autobiograficzna do tego, żeby przetrwać też nie tylko samą kwestię związaną z doświadczeniem okrucieństw II wojny światowej, ale też czasy PRL-u? To wszystko naraz, myślę, że to jest ta kwestia, ten konglomerat rozmaitych problemów, z którymi mamy do czynienia i pisząc o czymś, co, nie wiem, wydarzyło się w latach 60., bo musimy próbować odtworzyć sobie ten stan, kiedy nie można było w Polsce pisać o Lwowie. I już tym, pisząc Wysoki Zamek i gdzie w tytule jest tak takie znane miejsce z tego miasta, nagle Lem... To jest trzecia, czwarta taka większa powieść. Ukazywały się one przede wszystkim tuż po wojnie, jeszcze tak Zegar Słoneczny. Ale tutaj Wysoki Zamek otwiera opowieść o Lwowie.
opowieść o przesiedleniu, więc to jest ta odwaga, której dzisiaj już nie widzimy, prawda, bo ona po prostu, wydaje nam się, że takich książek wspomnieniowych o Lwowie jest bardzo dużo, ale one powstały dużo później i pisane były też z zupełnie innej perspektywy. Natomiast tu on otwierał, to jest bardzo ciekawe, że pisał w miarę to, o tym mieście w miarę dokładnie, odtwarzając w topografię, ale tak naprawdę Lwów pojawił się już w jego książce wcześniej, czyli w czasie nieutraconym, tylko tam nazwa tego miasta nie pada ani razu. Więc nie mógł o tym napisać. Myślę, że wszystko, że jeżeli nawet pojawiły się jakieś miejsca topograficzne, to cenzura to wykreślała. Bardzo trudno to sprawdzić, ponieważ część tych ustaleń była ustna, więc nie zachowały się dokumenty. Ale to w czasie, czas nieutracony jest właściwie takim dokumentem, zwłaszcza druga jego część, dokumentem historycznym z okupacji Lwowa. On to napisał, wydał, nikt tego nie zauważył. I nikt tego nie docenił też w taki sposób. To znaczy najpierw oczywiście zatrzymała to cenzura. 7 lat leżały te Szpital Przemienienia po napisaniu w szufladach cenzury. I ten opóźniony debiut zniszczył też ten efekt, który prawdopodobnie mógł mieć... No bo czy Lemby napisał Astronautów, gdyby wydał Czas Nieutracony, no to jest... To jest też wielkie pytanie. Zresztą tutaj w biografii tego, pojawia się ta ciekawa kwestia reakcji na temat, na Szpital Przemienienia, tak. Po tych 7 latach, jak już wychodzi właściwie. Tak, bo ona była bardzo przychylna, ale on już wtedy był zakwalifikowany jako rzeczywiście autor science fiction i rzeczywiście podążył tą ścieżką. A gdyby być może był właśnie doceniony, jak pisałby zupełnie, jego wówczas ulubionym poetą był Rilke. Tylko możemy sobie wyobrazić, jakby się to mogło potoczyć, gdyby rzeczywiście wydano mu tę pierwszą trylogię wcześniej. Więc tutaj jest bardzo dużo, jeżeli wracając jeszcze do Wysokiego Zamku, to po prostu jest tutaj bardzo dużo takich rzeczy, które on musiał, raf, które musiał omijać. Dla mnie najbardziej taką przejmującą rzeczą jest to, że on rzeczywiście Tomaszowi Lemowi, swojemu jednemu synowi, powiedział, że kiedy go pytał on o rodzinę swojego, o jego rodzinę, to powiedział, że przeczytaj Wysoki Zamek, tam jest wszystko. No i rzeczywiście on temu zawierzył. I kiedy ja zaczęłam znajdować, oglądać podpisy dziadka, pradziadka Lema, czy w archiwum, czy zobaczyłam, jaka to była ogromna rodzina. I że oni wszyscy tam zginęli. To naprawdę pomyślałam, że nie tylko ta opowieść dla badaczy Lema jest istotna, ale nagle się okazało, że jest też istotna dla rodziny i to nie jest tak łatwo prowadzić badania biograficzne, które trochę zmieniają kwestie postrzegania własnej rodziny i sposobu w ogóle opowiadania o tej rodzinie. Barbara Lem trochę wiedziała o tym, ale na pewno nie na taką skalę, jaką się udało znaleźć w archiwach i po prostu to były też takie, no taka praca też wspólna, gdzie ja pisałam wcześniej, co znalazłam, tak, zanim to zostało opublikowane, czy w jednej, czy w drugiej książce i no i ktoś się z tym mierzył bardziej emocjonalnie niż ja, tak? Więc ta sytuacja rzeczywiście była ciekawa dla mnie bardzo dużym, dlatego, że to było bardzo duże wyzwanie badawcze, ale też dlatego, że tak naprawdę w Wysokim Zamku, kiedy ja chodziłam z Wysokim Zamkiem pod ręką po Lwowie, jeszcze nawet przed wybuchem tej pierwszej wojny w Donbasie, to nagle zrozumiałam, że tam jest ta opowieść o żydowskim Lwowie, tylko że to nie ten rynek, nie ten teatr, nie to wszystko. To znaczy ta topografia jest przesunięta i kiedy się wie, że to jest teatr żydowski w innej części miasta, że to jest targ, ale nie tam, gdzie my chodzimy jako turyści, tylko ten targ w dzielnicy żydowskiej i tak dalej, to się przesuwa. Zresztą bardzo ciekawe było też to, że we Lwowie zrobiono, tam jest takie
Centrum Historii Lwowa i zrobiono takie, tam jest taka seria wydawnicza o poszczególnych ulicach we Lwowie i dzięki niej można bardzo dużo rzeczy sprawdzić, to znaczy zobaczyć, co tam było historycznie w danym miejscu, tak za CK Monarchii i później na konkretnych ulicach konkretne budynki. To jest po prostu, są bezcenne materiały dla kogoś, kto próbuje to rekonstruować. Więc kiedy chodziłam z Wysokim Zamkiem, to dopóki się chodziło tym szlakiem takim, jaki się wydawał czytelny dla osób, dla tak Polaków, kresowiaków, tak, którzy oczywiście lawinowo odpowiedzieli na Wysoki Zamek. Pisali mnóstwo listów do Lema, cieszyli się i uznali go za swojego, to znaczy właśnie myśleli, że to jest o polskim Lwowie. Ale daje się tę książkę, kiedy się ją uważnie czyta i chodzi właśnie tą trasą, zobaczyć, że ona jest tak troszeczkę obok, to znaczy dzieje się rzeczywiście po drugiej stronie miasta niż ten oficjalny Lwów. I wtedy zaczęło się robić ciekawie. Oczywiście to też są takie miejsca martyrologiczne, więc było ciekawie i smutno i trudno, ale rzeczywiście jest to wpisane Wysoki Zamek, ale pisane dla Żydzi, którzy byli, opuścili Lwów, a przeżyło ich 800, to byli w stanie to odczytać. A u mnie wymagało to kilka tygodni chodzenia tymi samymi po prostu ścieżkami. Tutaj miałem zapytać o to, jak wiele pracy w ogóle wymagało od pani przygotowanie całej tej sekcji, powiedzmy, poświęconej Lemom, rodzinie, otoczeniu miejskim, czyli w zasadzie jeszcze przed narodzeniem Stanisława Lema, czyli głównego bohatera tej biografii, bo to jest taki rodzaj tekstu, w którym pani faktycznie stara się bardzo mocno oddać to, jaki był zarówno społeczny czy historyczny rys tamtych czasów. Więc my się faktycznie jako czytelnicy bardzo głęboko zanurzamy, nie tylko w życie rodziny, ale też w to, co się tam działo dookoła. I to tak z perspektywy czytelniczej po prostu wygląda na godziny kopania po prostu w materiałach. I co pani wykopała, a co się nie znalazło jeszcze przy okazji w książce? Nie znalazło się to, co się nie mogło znaleźć. Tak, to spotkanie jest nagrywane, to może nie możemy. No, to jest ten minus. Rozmawiałam o tym przed chwilą, który rozmawiamy bardzo często w kuluarach z autorkami i autorami, kiedy spotkanie jest nagrywane, niektórych rzeczy nie można powiedzieć. Ale może namówimy tutaj dział promocji, żeby w pewnym momencie na przykład wycięli fragment. Nie, spokojnie. Da się zrobić. Ja rozumiem, że osoby, które nie mogły dotrzeć, będą miały szansę to obejrzeć, ale no tak czy siak technologia, jak o czym mówił cały czas Lem, zmienia nasze życie i zmienia też sposób naszego rozmawiania i mówienia, jak się okazuje. To znaczy tak, ja zaczęłam pisać 11 lat temu książkę, która miała być o czymś zupełnie innym, czyli o prozie Stanisława Lema. I pojechałam do Lwowa na początek. Dostałam grant, było fajnie. Pojechałam, naprawdę zapowiadało się, że będzie to bardzo ciekawa przygoda, pełna radości, zagranicznych wyjazdów i tak dalej. I pierwsze, co zrobiłam w ramach tego grantu, to pojechałam do Lwowa. To było jeszcze za czasów... Historia jest naprawdę dynamiczna, w której teraz za czasów Janukowycza. Była duża korupcja w archiwach i tak dalej, i tak dalej. Miałam tam na szczęście dużą pomoc. I napisałam wtedy pierwszą książkę, która zupełnie nie była o tym, o czym miała być, bo odkryłam te dokumenty, to znaczy sprawdzałam po kolei, to jest moja metoda badawcza, sprawdzam po kolei, co Lem mówił o sobie. Więc najpierw szukałam aktu chrztu. Zajęło mi to prawie 2,5 tygodnia, kiedy się okazało, że trzeba szukać jednak w gminie żydowskiej. I tylko dlatego, że moja koleżanka chodziła, ponieważ ja nie mogłam oglądać, bo jak tylko chciałam jakieś dokumenty, to one szły do konserwacji. Więc ja siedziałam moja praca w archiwum polegała na tym, że ja siedziałam przed archiwum. Moja przyjaciółka z Ukrainy siedziała w archiwum i pisałyśmy do siebie SMS-y. Ona mówi, słuchaj, tutaj tego nie ma, przysyła mi SMS.
Mówię, to może gdzieś tam. I czekam kolejną godzinę, patrząc w kamienny chodnik, bo starałam się nie ruszać i jakoś też, skoro ona siedzi, to ja też siedziałam, prawda? I nie lekceważyłam tej pracy, tylko po prostu pracowałyśmy oddzielone murem. Widziałam tam też oczywiście przejmujące dokumenty, ale to może na później. I więc od 10 lat pracuję nad tym. Najpierw wydałam Zagładę i Gwiazdy, przeszłość w prozie Stanisława Lema w 2016 roku. Ona jest dostępna online za darmo, można ją pobrać. I to jest to, co Zagłada i Gwiazdy ma może 170 stron. A to jest coś, co zebrałam w większości wówczas i co nie zmieściło się w tamtej książce. Bo tamta dotyczyła tylko okresu okupacji, a po prostu zebrałam wtedy mnóstwo materiałów już biograficznych i już wówczas mówiłam pani Barbarze i panu Tomaszowi, że będę pisała biografię. Wtedy pisał biografię Wojtek Orliński i oni powiedzieli, że już biografia jest. Ja powiedziałam, że to na pewno, że ja to wydam w jakimś nudnym, akademickim, w ogóle się Wojtek nie musi tym martwić i w ogóle. To też nie wydawnictwo literackie, nudne, nie, akademickie. Nie, wtedy miałam taki plan, wtedy taki miałam plan, że po prostu napiszę po swojemu i to będzie zupełnie coś innego, no ale. Jeszcze w roku Lema tego w ogóle nie zarejestrowałam, ale rzeczywiście taki był plan, więc to jest materiał, który zebrałam w większości wówczas. Natomiast kiedy pisałam już tę książkę, to powiem szczerze, że ten okres życia Samuela Lema i matki Sabiny Wollner, to było najciekawsze. Po prostu napisałam to prawie w natchnieniu, po prostu prawie jak tylko usiadłam, to po prostu napisałam prawie bez wstawania. I potem napisałam rzeczy powojenne. I znowu miałam rozmowę z wydawnictwem, że właściwie rozdziału, którego brakuje, to jest ten rozdział okupacji. I ja naprawdę nie mogłam przez długi czas wrócić do tej książki mojej pierwszej, żeby napisać jeszcze raz, żeby wrócić do tego okresu i żeby to jeszcze raz opowiedzieć. Nie dlatego, że mi się nie chciało, tylko po prostu ja pamiętałam, jakie tam są emocje. I naprawdę wydawca próbował mi pomóc, redaktor, z którym wówczas pracowałam, był naprawdę pomocny i on mówi, a jakbyśmy tak razem usiedli i przeredagowali trochę to, co pani napisała w tym i w tym rozdziale w Zagładzie, no to ja już stwierdziłam, dobra, tak nie może być, że będziemy teraz czytelniczkom i czytelnikom proponować jakieś odgrzewane kotlety. I ponieważ tamta książka jest o Zagładzie, ten rozdział o okupacji jest o tym, jak Lem ocalał. Jest całą historią po prostu ocalenia i tego. I stwierdziłam, że na to emocjonalnie mi wystarczy sił, żeby to opowiedzieć. I czyli skupiam się na tym wątku, kto mógł mu pomóc, co zapewniło im przeżycie i jak to później wpłynęło na życie Lema, który rzeczywiście był znany, plotkowano o tym, że on jest tak mocno nastawiony na pieniądze i bardzo mu zależy na tym, żeby rzeczywiście zarabiać na pisaniu. Ale kiedy się spojrzy na to w ten sposób, że on rzeczywiście ocalał tylko dzięki pieniądzom ojca, to nabiera trochę innego wymiaru. A z drugiej strony pozwoliło mu to też, bo on nie był w stanie już psychicznie wytrzymać. Jakoś tak dużo wytrzymał, 68 rok nawet wytrzymał, chociaż się według mnie wtedy zupełnie załamał. Ale i tak został w kraju. Ale jak już w czasie stanu wojennego zobaczył czołgi, to po prostu najchętniej prawie wyjechał na następny dzień. Po prostu bardzo mu zależało na tym, żeby szybko, że on już do kraju nie wróci teraz. I po prostu te pieniądze też mu dawały tą możliwość, że mógł mieszkać za granicą. Co? Tutaj w ogóle przyznać trzeba, że bardzo był do Polski przywiązany, biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, które wręcz no, zachęcać go mogły do tego, żeby z tego kraju wyjechać. Ja bym jeszcze na chwilę wrócił do Lwowa z tego względu, że tutaj nie będziemy może Państwo za bardzo też, mówiąc brzydko, spoilerować tego, co znajdą Państwo w tej książce w początkowych rozdziałach, ale to, jak kontrastuje Pani tę historię, jak faktycznie wyglądało z tym, jak Lem pisał o tym, że był świadkiem wynoszenia zwłok po tym, jak no, Niemcy w pewnej piwnicy dokonali masowych egzekucji.
i dowiadujemy się, że to on tam był po prostu jako osoba, która wynosiła te zwłoki, a nie jako polski nastolatek czy to młody mężczyzna, który po prostu stał przypadkiem z boku. To takich momentów, no myślę, że tutaj jest w książce sporo, które potrafią pokazać, że to, co Lem ukrywał w jakimś tam sensie przed swoimi odbiorcami i pani nam daje tutaj wgląd w to, żebyśmy faktycznie mogli zobaczyć, co się pod tym gdzieś tam mieściło, a jednocześnie trzeba przyznać, że niejednokrotnie robił to z niebywałym poczuciem humoru. W sensie te wszystkie anegdoty właśnie, czy sposób, w jaki konstruował swoje listy do przyjaciół. Przyjaciół, którzy zresztą też między sobą pisali o tym, że Lem nie ma w sobie tej tendencji do zagłębiania się w samego siebie. Tutaj był list między, na pewno jednym z autorów był Mrożek. Tak, z Błońskim i Mrożkiem, tak. No ja starałam się poznać to rzeczywiście tutaj Jan Józef Szczepański, który był jego przyjacielem i zostawił dzienniki. On na pewno wiedział wszystko o tym, co się wydarzyło w życiu Lema w czasie okupacji, ale on prawdopodobnie był w kontrwywiadzie AK, czyli to milczenie o ważnych sprawach było po prostu, tak, nawet jak pewnie by ktoś go torturował, to by nie powiedział, więc po prostu jest tylko ten taki aluzyjny sposób opowiedziane o tym, że Lem go denerwuje, albo właśnie w recenzjach książek Lema on pokazuje, że tam nie ma tej pogłębionej psychologii postaci, albo że to jest niewiarygodne psychologicznie, pewien rozwój akcji. Oni razem pracowali nad scenariuszami do powieści i to wtedy Jana Józefa Szczepańskiego rzeczywiście drażniło. Ale to jest oczywiście wielki przyczynek do jeszcze nie napisanej książki, bo ja nie uruchamiam tutaj całego pewnie psychoanalitycznego instrumentarium, które można byłoby uruchomić, żeby pokazać, jak to jest, że ktoś... Z jednej strony znamy tę opowieść ironiczną o czasach okupacji i ludobójstwie, ponieważ ona się w opowieściach ocaleńców pojawia. To nie jest nie tylko u Lema. Dla mnie to było bardzo ciekawe, że taka na przykład że ten opis... ten opis pogromu w Brygidkach jest przywołany w Głosie Pana jako opowieść jednego z bohaterów, czyli właściwie w powieści jest świadectwo Lema. I ja zestawiam, ponieważ pani Barbara Lem jakoś w pewnym momencie mi zaufała i przysłała mi, co chyba nie było też łatwe dla moich kolegów piszących o Lemie, którzy ją bardzo dobrze znali. Ja jej nie poznałam nigdy, bo już była bardzo chora. I ona przysłała mi takie świadectwo, które sama spisała Lema w latach 80. Uznała, że musi to po prostu zapisać, to co on opowiada. I to też jest zapisane w trzeciej osobie, no bo pisała to Barbara Lem. Jest Stanisław Lem, poszedł, tak, został zmuszony przez Niemców, prawie został rozstrzelany i tak dalej, czyli jest to w trzeciej osobie. Czyli ona nie spisywała tego tak, jak pewnie którekolwiek z nas by poszło i próbowało coś zrobić do reportażu, to by było ja, a tam jest po prostu ta trzecia osoba i czasami być może ta praca pamięci jest łatwiejsza, kiedy właśnie opowiadamy o sobie w trzeciej osobie albo mówimy, że nie dla siebie pytamy, tylko dla kolegi. I to jest ten mechanizm po prostu, nie? Że to jest, ale co za nim się niestety kryje, to jest wstyd, tak? Jak można się wstydzić czegoś, że się brało udział w masakrze i było się jego ofiarą, to jest po prostu wynik tego, co zrobiła antysemicka propaganda. I to jest kolejne to bolesne piętno, które musimy po prostu zrozumieć, żeby zrozumieć, dlaczego on w sposób starał się to z jednej strony opowiedzieć, bo ja nieustannie pokazuję, że ja bym w ogóle tym tropem nie podążyła, gdyby Lem nie zostawił śladów. On to rozsiał w swoich opowieściach, właśnie w czasie nieutraconym jest tego bardzo mnóstwo, jest tego mnóstwo. Jest w Wysokim Zamku, tylko trzeba tak jakoś pod kątem to przeczytać, jest to w Głosie Pana, jest to w takich przedziwnych, niepasujących do głównego wątku
anegdotach, które są w jego opowieściach, nawet o pilocie Pirksie, ale trzeba to po prostu inaczej przeczytać i wtedy inaczej też innych rzeczy szukać. I to, że... No bo jak opowiedzieć nawet sobie po latach, że koledzy z gimnazjum i z liceum znaleźli go, bo to nie zrobił nikt inny. To oni go zaprowadzili na to miejsce kaźni, bo oni wiedzieli, gdzie on mieszka, tak samo jak wielu innych. To znaczy koledzy ze szkół, z którymi on chodził, ukraińscy i polscy, przychodzili do domów Żydów i żydowskich swoich kolegów, wyprowadzali ich i prowadzili ich, pomagali Niemcom prowadzić ich do Brygidek. No i naprawdę trzeba dużo, według mnie, wysiłku, żeby opowiedzieć tę historię tak, jak ona była. I ja, szczerze mówiąc, zarówno, nie wiem jeszcze, jakie państwo na mieli uwagi i pytania, ale już byłam na takich spotkaniach, gdzie właśnie się okazywało, że to ja też jestem tym wrogiem narodu polskiego. Tak, bo oczernia. Ja oczerniam, tak, Polaków. I tutaj, więc... Po prostu te historie są tak tragiczne, że ich się nie da inaczej opowiedzieć chyba. To znaczy, można nie potrafić inaczej tego opowiedzieć, a jeżeli by się opowiedziało, jak było, ja na przykład pracowałam w archiwach i powiem państwu, że jak po nich wychodziłam i czytałam świadectwa osób, bo na przykład w latach 90. był taki apel, nawet w gazetach zamieszczany, do wszystkich Żydów i w latach 40. też tak było, zanim jeszcze się to wszystko w Polsce rozpętało, że były w gazetach takie ogłoszenia, że prosimy, żeby zeznawali, tak? Osoby, które widziały, że będziemy łapać, że złapaliśmy i tutaj z tego obozu, tam skądś i tak dalej, i że prosimy się zgłaszać. I ludzie się masowo... No oni się zgłaszali, złożyli te zeznania, a ja potem siedziałam i to czytałam. I powiem państwu, że po prostu czasami się wychodziło z archiwum i absolutnie nie miało się ani nic nikomu do powiedzenia. Można było przełknąć tylko wodę. I tak to trwało bardzo dużo godzin, zanim człowiek zrozumiał, co inni ludzie potrafią zrobić innym ludziom. I mówię to też nie tylko pod kątem tego, co się wydarzyło w czasie okupacji, ale relacji między więźniami albo między ocalałymi, których potem bezpieka na przykład zmusiła do tego, żeby na siebie nawzajem donosili i zresztą tak zaraz dalej. Zaraz po wojnie mamy pogrom. Zaraz po wojnie mamy pogrom i... który też nie jest, jakby ze zdjęć rekonstruujemy, ile było ofiar, tak? To jest jakby do tego stopnia. Na przykład chodzi o ten, jeżeli chodzi o krakowski. Więc to jest wszystko strasznie trudne i kiedy ja właśnie teraz mamy taką... Jutro idzie do druku kolejna książka, a której nie napisałam, ale z którą jestem bardzo związana, czyli Korespondencja Lema i Ursuli Le Guin. I bardzo już nad nią pracujemy i tam każdy przypis, który dotyczy II wojny światowej jest po prostu, ja albo dostaję palpitacji serca, jak coś tam ktoś popoprawia, albo i cały czas, jakby cały czas mamy taką historyczną rozmowę o tym, kto liczy ile ofiar, tak jakby cały czas to jest straszny problem. Jakich przymiotników używać, jak o tym napisać tak, żeby to było do przyjęcia. Wydaje mi się, że z perspektywy ofiary to jest w ogóle nie do, jakby tych słów nie ma po prostu, tak? I można właśnie uciec w jakąś anegdotę, czy po prostu, że się nie spodziewaliśmy po kimś, tak? Że coś takiego zrobi, albo dowiadujemy się dopiero po latach, że ktoś tak robił. I jak tutaj dalej funkcjonować, tak? Ja pokazałam to na przykładzie Powrotu z gwiazd, że po prostu ci ocaleńcy wracają i się czują tak, jakby wylądowali na zupełnie innej planecie. Wszystko się zmieniło, nikt ich nie rozumie, jakby mówią w innym języku, jakby nie pamiętają tego, co się wydarzyło, jakby zerwane jest więź społeczna. To, co ja myślę, że też jest bardzo ważne, przynajmniej dla Polaków czytających tę książkę, to to, że mamy dzięki temu świadectwo, co zostało utracone we Lwowie pod kątem społeczności żydowskiej. Bo to są też dane, to są informacje. 800 osób, tak jak pani powiedziała, przeżyło i zostało wysłanych, wysiedlonych do Krakowa z bodajże 1/3 ludności Lwowa. Więc to są niebywałe informacje, takie, o których
no, mówiąc prosto, po prostu nie byliśmy w szkole uczeni po prostu, nie? Że nie mieliśmy takich informacji o tym, że jak wyglądała ta rzeczywistość przedwojenna, czy dwudziestolecia międzywojennego, czy to, nie wiem, w Warszawie, czy we Lwowie, czy w Krakowie, pod kątem narodu, który nie jest homogeniczny wtedy jeszcze. No, może nie ma historii, proszę Państwa, może są tylko biografie po prostu i to w Szczecinie chyba nie trzeba tego jakoś dwa razy mówić. Tak. I po prostu to wszystko jest, jak się tylko troszeczkę bardziej poskrobie, bardzo złożone. I ta sytuacja, no ja polecam po prostu czytanie historiografii pisanej nie przez Polaków. I tu przeczytałam dużo książek z ukraińskich historyków. I dużo wyciągnęłam wniosków też po tym, jak niektórzy przysłali mi dosyć obraźliwe listy po mojej pierwszej książce, gdzie właśnie używałam niektórych nazw, różnych wydarzeń w II wojny światowej, które się przyjęły w polskiej historiografii. Tutaj już staram się tego nie robić, mimo tego, że uważam, że nie jestem agentką Mossadu. I po prostu ta sytuacja jest naprawdę, no, dla mnie była bardzo dużym wyzwaniem, jeżeli chodzi o zrozumienie racji różnych stron i tego, tej rewizji historii XX wieku, którą ja postrzegam na tych terenach jako po prostu, można by było według mnie napisać taki podręcznik do historii. Nie wiem, czy czasy się zmieniły na tyle, ale powiem, jaki mam pomysł. Gdzie po prostu ta historia do 89 roku, a być może nawet do teraz, byłaby po prostu wieczną historią tego terenu, który ogarnięty jest wojną domową. I nieustannie dochodzi, my też nie jesteśmy chyba tak do końca nauczeni tego, ile było zamachów bombowych w czasie, w dwudziestoleciu międzywojennym, a nawet wcześniej, które organizowały te wszystkie sławne postaci naszych wielkich przywódców, którzy zabijali po prostu też cywilów, podkładali bomby w hotelach i tak dalej, i tak dalej. Że tutaj się jakoś to wyparcie działa bardzo mocno i gdy się troszeczkę chociaż poskrobię i pokażę, że ta historia ma inny wymiar, wystarczy być, nie wiem, Kaszubem, tak? O, teraz myślę o Wylewetce. I to wszystko jest takie, no nie wiem, potworne. Ostatnio, kiedy o tym myślałam, także jadąc na to spotkanie, bo spodziewałam się, że będą takie pytania, to tak sobie myślałam, że my po prostu tego wszystkiego nie tylko nie wiemy, bo dowiedzieć się można, prawda? Można przeczytać, ja się dowiedziałam, czytam historiografów ukraińskich, czytam historiografów teraz litewskich i to jest bardzo pouczająca lektura, ale my tego wszystkiego nie opłakaliśmy. Nie ma żadnego rytuału, zwłaszcza w momencie, kiedy Kościół utracił taką moc jednoczenia. Ja nie mówię o tym z tęsknotą, ale po prostu wydaje mi się, że były takie momenty, kiedy to mogło wypełniać jakąś taką emocjonalno-duchową pustkę. To myślę, że jeszcze tego wszystkiego nie opłakaliśmy i że to trzeba by było naprawdę opłakać, żebyśmy mogli pójść dalej, jeżeli chodzi o to wszystko, o te wszystkie rany i o te wszystkie konflikty i to wszystko, co ludzie na tych terenach zrobili sobie nawzajem. To naprawdę wymaga wielkiej, wielkiej żałoby, na którą nie jesteśmy o tyle gotowi, że każdy opowiada o tym, ile ten polski naród, ukraiński naród, czy inny mówi o historii, nie o tym, co się teraz dzieje na Ukrainie, w Ukrainie, tylko po prostu tak, że musimy jakoś najpierw się skonfrontować z tym, ale potem jest nam potrzebna jakaś wspólnotowa żałoba. A ponieważ tego nie ma, to czytając o tym, dostajemy takiej indywidualnego poczucia utraty, i sami nosimy w sobie tą żałobę. I to nie jest chyba jakiś
to w niczym nie pomaga. Ja bym chciał, żebyśmy dotarli do takiego momentu w naszej historii, żebyśmy faktycznie stanęli przed tym, co się wydarzyło i opłakali to, jak pani mówi, ale tutaj chyba trochę pesymizm się we mnie wkrada i raczej nie do końca wierzę w takie zabiegi w tej czy innej przyszłości. Ale na pewno mogłoby się udać coś, o czym też mówię od lat, czyli polsko-ukraiński, a może nawet właśnie rozszerzony podręcznik do historii, który jest negocjowany. I to są projekty, które były między Niemcami a Francją realizowane i one się przeniosły do szkół, tak? To znaczy, teraz byśmy potrzebowali takiego, prawda, ucząc ukraińskie dzieci polskiej historii. Bo tutaj jest ewidentnie potrzeba też wyjaśnienia spraw między Ukrainą a Polską, Polską Ukrainą. Zresztą ostatnio w Kulturze Liberalnej była taka rozmowa Zbigniewa Parafianowicza i Witolda Jurasza właśnie na ten temat, gdzie odwoływali się właśnie do tej potrzeby załatwienia pewnych historycznych rzeczy po to, żeby można było po prostu pójść dalej. Zresztą miałem też nawet okazję ostatnio, w zeszłym tygodniu rozmawiać z przedstawicielami tutaj, z przedstawicielką Fundacji Ukraińskiej Ukraine akurat o trochę innej sprawie i ona też sama, mimo tego, że od 20 lat mieszka w Polsce, mówiła o tym, że zróbmy to, tylko że to podejmują decyzje nie osoby, które żyją z nami na co dzień za ścianą, tylko osoby, które są u władzy. To znaczy, powiem tak, był taki bardzo ciekawy właśnie projekt, w którym brałam udział przed wybuchem wojny, to Sofia Dijak w Centrum Historii Miasta Lwowa realizowały, to był bardzo ciekawy projekt, one chciały uświadomić w Ukrainie, gdzie wówczas jeszcze nie leciały na nich bomby, czym był 41 rok i jakie jest zaangażowanie Ukraińców w zagładę Żydów w Ukrainie. I przygotowały cały rok, były spotkania z różnymi osobami, ja byłam tam też i miałam wykład na ten temat w ratuszu miejskim dla przewodników miejskich. To mniej więcej była taka ranga tego projektu międzynarodowego. I opowiadałam, jak to wygląda z perspektywy Stanisława Lema i tego, co można by było opowiedzieć przez pryzmat jego osoby o historii Lwowa i konfliktu polsko-ukraińsko-żydowskiego. I to było bardzo ciekawe. Potem z tego się, potem kolejnym etapem była wycieczka i po prostu pokazywanie tej, sprawdzanie merytoryczne tej wycieczki, czy tam się wszystko zgadza, która też częściowo brali w nich udział przewodnicy miejscy, chociaż była autorskim, ona jest w ogóle dostępna online, zachęcam Państwa do jej odnalezienia. Ona jest dostępna także, no po angielsku na pewno i po ukraińsku, jest Szlakiem Lema i kilku innych żydowskich postaci po Lwowie. I tam przez biografię opowiada się tą złożoną historię, a potem były wywiady do największego kulturalnego czasopisma internetowego w Kijowie, które po prostu rozpowszechniały tę wiedzę na innym etapie i do innej publiczności. Był bardzo ciekawy projekt, który przerwała wojna. I teraz nie zdążymy opłakać tego, co się wydarzyło, a to archiwum, które gromadziło także dokumenty, które opowiadały tę historię, o której ja Państwu opowiadam, przerodziło się w archiwum dokumentujące zbrodnie Rosjan w Ukrainie, które jest bardzo złożone, ponieważ część z tych archiwistów, którzy pracowali w archiwum, musiała wyjechać z kraju. Ich dane są strzeżone, żeby nie było wiadomo, gdzie oni są. Oni mają każdy z nich jest odpowiedzialny za inną gałąź tego zbierania dowodów zbrodni przeciwko ludzkości, bo ci ludzie robili to, dokumentując lata 40. Oni naprawdę wiedzą o ludobójstwie wszystko. I oni teraz zorganizowali sieć, która po prostu, też różne organizacje zagraniczne przekazały im serwery, żeby mogły te dokumenty, zdjęcia, zeznania świadków, wszystko to jest już jakby przygotowywane pod kątem prokuratorskich wniosków, które miałyby się toczyć właśnie za granicą czy też w Ukrainie. Więc to archiwum musiało przerwać pracę i historycy zajmujący się historycznymi zbrodniami wojennymi
przekształcili się w dokumentalistów teraz trwającej wojny i uczą, szkolą ludzi, którzy udzielają wywiady, oni mają też, składają zeznania i też te osoby, które to robią, mają wsparcie psychologiczne i mają szkolenia, jak to robić, żeby samemu się nie obciążyć tymi historiami i tak dalej, i tak dalej. Więc ta sytuacja jest naprawdę teraz jeszcze bardziej złożona niż w ogóle mogliśmy sobie to chyba wyobrazić. Ja bym trochę wyszedł z tych tematów teraz i może byśmy się trochę skierowali w kierunku raczej twórczości Stanisława Lema i może jego relacji z różnymi pisarzami czy znanymi osobami. I tutaj pierwsza rzecz, która mnie dosyć zainteresowała, to jest sam tytuł w biografii, bo Wysoki Zamek, no to jest oczywiście odniesienie do miejsca konkretnego we Lwowie, ale też do bardzo konkretnej książki innego mistrza science fiction, czyli Philipa K. Dicka. Mam tutaj na myśli powieść Człowiek z Wysokiego Zamku. Czy to jest intencjonalna gra z tym skojarzeniem dla wielbicieli fantastyki? Czy to tak wyszło przypadkiem? Nie, no chodzi, w tytule chodzi jednak o ten Wysoki Zamek, który jest we Lwowie i który napisał Lem i który jest też w czasie nieutraconym. Więc tutaj, no wydaje mi się, że z Dickiem jest przypadkowa zbieżność po prostu kogoś, kto... Ale dobrze wyszło. Dobrze wyszło, ale no wiedzą Państwo, jak budowano zamki, to tu był niski zamek, nie średni, potem był wysoki, więc nie trzeba było po prostu tego jakoś tak szczególnie wymyślać, ale szczerze mówiąc zastanawiałam się, no, ponieważ właśnie skończyłam redakcję tych... opracowywać korespondencję z Le Guin, to tam oczywiście Philip K. Dick jest... bardzo ważną postacią, oni o niej piszą, obydwoje o nim rozmawiają, ale oczywiście przez to, że to jest znowu bardzo o tyle ciekawe, że mamy tak do czynienia z taką historią, że z jednej strony Lem czyta po angielsku, nie wiemy na ile znał angielski, ale na pewno do przodu jakoś tak mu szło, ale czy był w stanie zrozumieć literaturę, to... I jej wszystkie gry to literackie, które tam są, nie wiadomo, więc nie mógł jakoś czytać go na masową skalę, tylko tyle, co dostał. Czasami dostawał na przykład później opowiadania Dicka albo późniejsze jego powieści, które mu się wydawało, że są późniejsze, a to się okazywało, że to było zanim on został sławny, tak? Tylko jakoś on nie był w stanie tego zweryfikować, tak? Nie miał internetu, nigdzie nie było baz danych, była żelazna kurtyna, więc on był trochę zagubiony w tym wszystkim, jeżeli chodzi o Philipa K. Dicka. Z tym zagubieniem to takie małe wtrącenie, tylko że też się tłumaczył tak z błędów w swoich książkach. Pamiętam, że jest taki fragment na temat Niezwyciężonego, że gdzie Lem opisuje, skąd czerpie wiadomości na przykład na różne tematy i że to jest tłumaczenie rosyjskie z francuskiego z artykułu, który był angielski na przykład. Nie? Więc się przekręciło nazwisko, nie? Tego badacza, bo w innym alfabecie, jak było zapisane dwa razy, tak? Jakby on tłumaczył też z rosyjskiego alfabetu, to sobie sam przetłumaczył, a nie był w stanie nawet sprawdzić tego, jak się ten uczony nazywa. Więc, ale ten, no Dick przez to, że był też, on miał, no cierpiał na chorobę psychiczną, a w dodatku jeszcze bardzo był zaangażowany w zażywanie psychodelików, to wydaje mi się, że ta korespondencja ich dwóch byłaby ciekawa, ale nie wiem, że Lem też miał do czynienia z psylocybiną. Też. Ale proszę zauważyć, że to dzisiaj wracają, znaczy ja to też pokazuję w takim kontekście, bo to jest też śmieszna anegdota, tak, że on grzybki, ale jak się dowiemy, że tą grzybki zaleciła mu pani psychiatra i to koordynowała, to wówczas, tak jak i dzisiaj się podejmuje te badania, po prostu wykorzystywano te narkotyki, te substancje aktywne do tego, żeby leczyć depresję, zwłaszcza taką, która była oporna, lekooporna. Więc wydaje mi się, że on w takim eksperymencie tak naprawdę uczestniczył. Tak, zdecydowanie. W takim eksperymencie, o którym Dick później pisał w Przez ciemne zwierciadło. Ale przy Dicku to po prostu o tyle było ciekawe, że on przecież wydał w serii Lem poleca jego książkę Ubika, ale też, więc miał z nim kontakt, to
i korespondowali ze sobą i rzeczywiście, ale no przez to, no, kiedy pisze o nim wówczas Ursula Le Guin, to ona pisze o nim jako o człowieku nieszczęśliwym, że nie wie, czy on tak od zawsze miał taki kryzys psychiczny, czy niedawno go tak, ale nawet przez jakiś czas nie można było ustalić, gdzie on jest, czy on jest w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie, tak, po prostu znikał. Więc tutaj rzeczywiście ta znajomość dużo Lema kosztowała, bo Dick zarzucił Lemowi, że on zdefraudował jego pieniądze za wydanie Ubika, bo po prostu oczekiwał tych pieniędzy na swoim koncie, nie rozumiejąc, że polski rząd miał wówczas taki rząd, partia, miał wtedy taki pomysł, że wypłacał honoraria obcokrajowcom, pisarzom z zagranicy i pisarkom w złotówkach na polskim koncie. Trzeba było przyjechać do Polski i wydać pieniądze w Polsce i w ten sposób miało się honorarium za tłumaczenie w Polsce swojego tekstu. Zresztą tak samo Lem odbierał honoraria, jeżdżąc... Ale miał talony jeszcze. Tak, on jeszcze miał talony. Oczywiście za te talony mógł kupić sobie whisky, a nie książki, ale jeszcze miał talony. Natomiast kiedy nawet chory i pod wpływem środków psychoaktywnych Dick usłyszał, że on ma przyjechać do Polski, wypłacić w banku złotówki i złotówki wydać, bo żadnej twardej waluty nie będzie, no to czuł się lekko zagubiony, tak to ujmijmy, i nie wierzył w tę historię. Czy to mogłoby być ciekawe spotkanie, gdyby jednak przyjechał? Tak, to prawda. Ursula Le Guin na przykład, która już wiedziała, że jakby uczestniczyła w tym zamieszaniu, jakby zrozumiała, na czym polega ten... Bo ona cały czas wstrzymano drugą powieścią, która miała się ukazać w Lem Poleca, był Czarnoksiężnik z archipelagu. Przetłumaczył Barańczak. Barańczak podpisał protest i przeciwko zmianom w konstytucji PRL i zaangażował się w KOR. Więc tłumaczenie wstrzymano, a Ursula Le Guin przez kilka lat dostawała wyciąg z polskiego konta, na którym było napisane, że w banku chyba zachodnim, no bo tak zachodni musiał być, to zdeponowano 0,00 zł. I dostawała bardzo regularnie tę informację i ona się jakoś domyśliła, że coś jest z tym obiegiem gotówki za granicą nie tak, ale no samo to, że oni się musieli z tym konfrontować, bo Lem przecież przez pierwsze chyba 20 lat tłumaczono go w całym bloku wschodnim bez uwzględnienia praw autorskich i bez wypłacenia mu honorariów, co oni naprawdę swoje przeżyli, a potem konwencję obrony praw autorskich to Polska podpisała chyba w latach 70. dopiero. Więc naprawdę, no w każdym razie te kontakty zagraniczne były bardzo ciekawe, bo one nieustannie uruchamiały całą politykę. A jeszcze oni wiedzieli, że wszystkie listy, które były pisane wysyłane za granicę, no, mogły być czytane przez funkcjonariuszy. Zresztą Lem to o tyle wiedział, że czasami dostawał w kopertach zastępczych, bo im się rozdarło, nie? Jak czytali ten list. Więc on wiedział, że oni wiedzieli, że są czytani i Lem się też strasznie chyba bawili tym, bo oni pisali część po francusku, część po łacinie, znaczy po prostu utrudniając tym ludziom, tym funkcjonariuszom życie jak tylko mogli, żeby po prostu tu łacina, tutaj przekręcona sentencja, tam cytat z kogoś i aluzja muzyczna, żeby trzeba było jednak się wykazać dużą wiedzą, żeby zrozumieć, o czym ten list jest. Tutaj to w przypadku listów między Lemem a Mrożkiem też doskonale widać, gdzie oni się też często bawią słowem, no i Lem też stosujący różnego rodzaju chwyty nie tylko w języku polskim, ale też w języku niemieckim, na przykład, czy angielskim, i liczba przypisów, jaką dostajemy też jako czytelnicy przecież, żeby nam wyjaśnić, o czym oni w zasadzie w pewnym momencie piszą. To jest o tyle ciekawe, że my teraz faktycznie możemy sobie część gdzieś tam znaleźć w internecie i sobie szybko pomóc. Natomiast no, taki cenzor, który dostawał taki list do przeczesania, no to myślę, że musiało być niezłe zadanie. Albo też cenzorka, no bo to byli też często absolwenci polonistyki. To jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe, że rzeczywiście te losy, to była możliwa ścieżka kariery zawodowej, tak?
I to można było po prostu myśleć o tym, że będziesz miał taką pracę, takie odwrócenie tych... W każdym razie te listy, na przykład, kiedy mówi pan o Mrożku, no to ci przyjaciele, którzy wyemigrowali albo utracili obywatelstwo, tak jak w przypadku protestów w sprawie... Mrożek po prostu napisał protest przeciwko wkroczeniu wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji i stracił obywatelstwo polskie. I Lem doskonale wiedział, że to jest bardzo trudno potem jakoś żyć, zorganizować się. I on dlatego przez bardzo długi czas w ogóle nie chciał, widząc los swoich kolegów żyjących na emigracji, ich smutek, także tych, którzy byli właśnie w Berlinie Zachodnim, z którymi się spotykał, po prostu czuł, że to jest bardzo... Że to będzie równie trudne jak wytrzymanie w kraju, a w kraju mieli rozbudowane kontakty przede wszystkim z rodziną pani Barbary Lem i tutaj mieli jakiś chociaż właśnie przyjaciół, ale ci przyjaciele stopniowo jednak znikali na wiele lat czasami, albo starali się o stypendia, nawet jeżeli nie tracili obywatelstwa, czy nie emigrowali, to starali się jak najmniej czasu spędzać w tym kraju i wyjeżdżali po prostu na zagranicę na wiele miesięcy i wtedy Lem też się czuł osamotniony. Więc te przyjaźnie, znamy je oczywiście też w pewnym momencie bardzo dobrze, o tyle, że oni właśnie muszą do siebie pisać. Do Błońskiego, który był przecież sąsiadem Lema, też są listy właśnie dlatego, że on wyjeżdżał na stypendia zagraniczne i stamtąd utrzymywali ze sobą kontakt i stamtąd do siebie pisali. I dlatego możemy trochę zobaczyć, ale też bardzo ciekawe są listy Lema pisane z Berlina Zachodniego, kiedy on wiedział, że nikt nie czyta jego listów. Wtedy po prostu pisał do różnych osób, wyjaśniając, na czym polega cały fenomen jego korespondencji, którą też trzeba było czytać trochę jak taką... No właśnie, tam jest dużo aluzji, dużo niedokończonych wątków, dużo jakichś zawieszonych spraw, które są niedopowiedziane właśnie dlatego, że nie można wszystkiego powiedzieć. I to w listach do przyjaciół, tak, w sytuacji historii rodzinnej, której nie można małemu dziecku opowiedzieć, bo ona nie układa się w żadną piękną historię naszego, tak, rodu od powstania styczniowego, ani właśnie na poziomie relacji z innymi pisarzami, gdzie cały czas jakby ten struktury państwowe czy uniemożliwiają im swobodną wymianę myśli. Plus jest taki, że teraz my jako czytelnicy i czytelniczki mamy możliwość rozplątywania tego i bawienia się dzięki temu w pewną grę z autorem. Ja tego Dicka też nie bez powodu tutaj przywołałem, z tego względu, że oni mi się pod pewnym poziomem wydają dosyć podobni. Chodzi mi o kwestię tego, że mam takie poczucie, że zarówno Lem, jak i Dick, oni niekoniecznie chcieli być autorami jednak science fiction. I w pani biografii jednak otrzymujemy tę informację o tym, że była koniunktura na opowieści science fiction w latach 50. i za to i były zamówienia z wydawnictw, więc szły za tym pieniądze. Z kolei u Dicka z jego biografii czy tekstów około Dickowych też wiemy, że on pisywał w dużej ilości opowiadania science fiction po to, żeby mieć po prostu z czego żyć. I trzaskał tego też dosyć dużo i nawet powieści, które chciał pisać, będące powieściami obyczajowymi, przerabiał później na powieści science fiction z wątkami jakimiś tam SF-owymi po to, żeby dostał faktycznie pieniądze, bo na to były zamówienia. To jest też bardzo ciekawe, bo według mnie Lem tak naprawdę, kiedy już zrozumiał, będąc przed 30 zrozumiał, co chciałby robić w życiu, to pomyślał, że najbardziej to chciałby być biologiem. I był wtedy też naukoznawcą, pracował w takim naukoznawczym kółku, takim dostawał, był nawet zatrudniony w takim towarzystwie po prostu naukoznawczym, ale oczywiście w miarę postępowania czasów stalinowskich rozwiązywano wszystkie te struktury, więc rozwiązano i zabrano im i pismo, i to towarzystwo. I Lem wtedy, kiedy zaczęła się ta historia z genetyką
której opinie takie wiążące wydawał Stalin, jak wygląda genetyka i badania genetyczne, to uznał, że jednak nie da się, biologia nie jest wolna od polityki i że tutaj się on nic nie będzie mógł zrobić. Nie chciał zostać lekarzem i nie, naprawdę on miał same piątki i nie podszedł do żadnych końcowych egzaminów. Też jest w ogóle ciekawy wątek, bo tutaj jest taka ciekawa sugestia, że prawdopodobnie nie podszedł nie ze względu na to, że chciał uniknąć wojska, tylko dlatego, że przeraziło go to, czego doświadczył na oddziale położniczo-ginekologicznym. Tak, znaczy, ale nie ze względu na pacjentki, tylko tak, lekarze, tak, którzy tak, tam tak. pracowali. I to, że musiał pójść poinformować pacjentkę. Którzy uznali, że najfajniej będzie, jak pierwszy raz ktoś przyszedł na praktykę, żeby poszedł i powiedział że kobiecie, że urodzi martwy płód. To był taki, jak rozumiem, taki żarcik lekarski. Ogólnie cały czas nieutracony jest o tym, jak nowe pokolenie lekarzy przemocowych wchodzi na rynek pracy i jak strasznie jest wśród tych lekarzy żyć. Tam jest taki wątek, rzadko mamy w Polsce historie o lekarzach powieściowe. Ale wracając do tego Dicka i Lema, to on rzeczywiście zaczął pisać taką prozę, która była świadectwem tego, co on przeżył i taką była, no nie ma prozy realistycznej, no ale takiej, taką czerpiącą jeszcze nawet z XIX-wiecznych wzorców. I tutaj on miał takiego mistrza, którym był Żeromski i to też nie było być może takie najlepsze rozwiązanie i najlepszy mistrz, który miałby go gdzieś dokądś zaprowadzić, ale... My nie doceniamy, tak mi się wydaje. Ja myślę o badaczach, nie o państwu, tylko o badaczkach i badaczach literatury, że w latach 50. i pod koniec lat 40. masowo tłumaczono fantastykę naukową ze Związku Radzieckiego. Lem w życiu by się do tego nie przyznał, że ma jakieś z tego związki, ale przecież nie czytał amerykańskiej. On cały czas mówi Wells, Wells, Wells. Oczywiście, ja sprawdziłam, rzeczywiście mógł czytać Wellsa, również dlatego, że syjonistyczne pismo Chwila tłumaczyło, w odcinkach było w tej w chwili, którą na pewno prenumerował jego ojciec, to były odcinki Wellsa, ale nie te książki, które on wymienia. Ogólnie ja już się przyzwyczaiłam, że nic się nie zgadza w tym, co Lem mówi, to wszystko, co on mówi, trzeba sprawdzić. I tam są inne tytuły Wellsa, ale rzeczywiście... Więc okej, okay, mógł to znaleźć. On ma jeszcze taki z okupacji, zostawił taką opowieść, do której niektórzy badacze są bardzo przywiązani, czyli taką, że w czasie okupacji, jak się nudził niemieckiej, to chodził do biblioteki i czytał książki. No i to też były książki science fiction. I teraz pytanie jest takie oczywiście, jak ukrywający się Żyd, których wszyscy wiedzieli, że jest synem lekarza, bo ten lekarz zabierał syna, jak jeździł do pacjentów ze sobą, jak był mały, nie mieli co z nim zrobić, to on z nim jeździł. Więc naprawdę oni wszyscy go znali, więc on nie mógł nigdzie iść. On co najwyżej mógł siedzieć w szafie, albo w wannie, albo pod łóżkiem, albo nie wiem gdzie. No ale rzeczywiście bardzo, akurat Stanisław Lem bardzo często zmieniał mieszkania, w których się ukrywał, no i tam były biblioteki. On o tym pisze dopiero w późnych felietonach, że właśnie gdzieś był i tam leżała taka książka i ona go zainspirowała do pisania. Ale wydaje mi się, że przyjaciele, ponieważ Lem zostałby wyrzucony ze Związku Pisarzy, ponieważ nadal nie mógł, już mu się kończył czas, napisał chyba już 5 powieści, żadna nie została, wszystkie zostały zatrzymane przez cenzurę i tam były takie tomy opowiadań też, które zaginęły, w dodatku Kula Czasu jest nadal nieodnalezioną książką Lema i on nie wydał ich, napisał książek, po prostu powieści, ale warunkiem, żeby zostać zapisanym do Związku Literatów na pełnych prawach członka było, czyli mieć wpisane do dowodu, że jest się z zawodu pisarzem, i nie podlega się obowiązkowi różnym innym obowiązkom, ani nie czeka się na zlecenie, skierowanie do pracy, było wydanie książki. I wydaje mi się, że jego przyjaciele po prostu zorganizowali mu z pańskim tam spotkanie z jednym z redaktorów, którym powiedział, napisz taką science fiction.
Myślę, że tak mu powiedział. To jest moje domniemanie, ale Lem napisał, że już tyle razy wspominał o tej anegdocie, że już sam w nią uwierzył. Więc ta anegdota wyglądała zupełnie według mnie inaczej. Czyli oni zorganizowali to spotkanie i tamten mu powiedział, napisz taką jak rosyjska, radziecka, piękna science fiction. Jak się weźmie astronautów, to nawet według mnie moje domniemania nie są o tym, że jakoś oderwane, ponieważ tam jest świat po zwycięstwie komunizmu. Już nie ma kapitalizmu, kapitalistycznych państw, tak? One się same unicestwiły i jakoś same zrozumiały też, że właśnie to jest zła droga, mamy międzynarodową ekipę i tak dalej, która jest właśnie wieloetniczna. Jest jakby jakaś taka zmarzeń Lema, bo Lem uwierzył według mnie w marksizm, dlatego że on gwarantował, że nie będzie tych jakby religia czy etniczność nie będzie wyznaczała tutaj, on w to uwierzył, że tak będzie, że nie będzie wyznaczała, nie będzie dzieliła ludzi, tak? Etniczne pochodzenie, religia i zamożność i że to będzie świat równości. I wydaje mi się, że tutaj ta droga pod tym względem była inna niż u Dicka, bo dla niego to było być albo nie być pisarzem i w ogóle wymyślić, musiałby siebie wymyślić na nowo, gdyby nie opublikował tego, tej powieści, a jak ona już została opublikowana, to on dostawał tak kilkanaście rocznie propozycji, żeby napisać coś. Ale wydaje mi się, już teraz są takie próby podejmowane, żeby sprawdzić, jaka science fiction rosyjska była tłumaczona, radziecka była tłumaczona na język polski, ale Lem też świetnie, akurat rosyjski naprawdę znał. I po prostu to było taką inspiracją według mnie do tego, jak to ma być napisane, jak to powinno, co tam po kolei ma być i dokąd my lecimy w ogóle, tak? Więc tam znalazł tą inspirację, ale nigdy o tym nie powiedział. W życiu, ja myślę, że w życiu by się nie przyznał, że tak było. Znaczy, podobnie jak Dick właśnie próbował zrzucić tą etykietę pisarza science fiction później przez wiele lat, że ja to też obserwowałem dosyć niedawno, jak Jacek Dukaj, przecież wywodzący się z fandomu jeszcze polskiej fantastyki, zdobywca wielokrotnie nagrody Zajdla, przeszedł to, znaczy zaczął powiedzmy być pozycjonowany bardziej jako pisarz głównonurtowy niż pisarz science fiction. I to nie jest jedyne nazwisko w polskiej fantastyce, które się z tej fantastyki próbowało gdzieś tam przy różnych okazjach wyrwać, bo tych autorów mamy przynajmniej kilku. I mam takie poczucie, że Lem w momencie, kiedy stwierdził, że chce wrócić do nauki, do pisania esejów, do rozważań filozoficznych, bardzo mocno próbował jednak tę kwestię etykiety pisarza SF-owego z siebie zrzucić. Zresztą Dick również i nie udało mu się, to przynajmniej Dickowi się nie udało. To znaczy, to wszystko zależy oczywiście, jak postrzegamy literaturę gatunkową i to jest ten problem takiego getta, a polska science fiction, proszę państwa, to jest materiał na przynajmniej wiele, bardzo długie spotkanie. To jest materiał również dla tych osób, które nie czytają i nie wiedzą, o czym mówimy i z czego żartujemy, no to ono ma taki bardzo prawicowo-konserwatywny, że tak powiem, roztrząsa polskie sprawy wielkie, tylko z mitami w tle. Wystarczy tutaj, no przecież chociażby wspomnieć cenionego jeszcze jakiś czas temu autora powieści science fiction, jakim jest Rafał Ziemkiewicz, którego wiemy, gdzie można spozycjonować. I tak dalej. Więc tutaj mamy rzeczywiście duży problem, żeby Lema w tym osadzić, więc on z jednej strony nie miał takiego środowiska w Polsce, do którego mógłby się odnosić, ale z drugiej strony musimy pamiętać, że to jest bardzo arbitralne zaliczyć coś do science fiction, a coś do prozy głównego nurtu, bo to jest tak, to naprawdę jest arbitralne i Lem chyba z tym sobie nie radził, z tym zaklasyfikowaniem właśnie dlatego, że no nie mówimy o Orwellu, tak, czy o innych, że napisali science fiction, chociaż to są też jakieś takie, bo to wszystko jest taką i parabolą i sposobem pomysłem na znalezienie innego języka, żeby opowiedzieć o ważnych etycznych na przykład wyzwaniach. I Lem pisząc Głos Pana, który jest według mnie takim bardzo ciekawym przykładem na to, jak w Polsce przechodzimy od poetyki modernizmu do poetyki postmodernizmu,
i że Lem widział te zmiany, obserwował je, bo czytał na przykład po francusku i on wiedział dokładnie, jak to powinno wyglądać, a jednocześnie był wielkim fanem Witolda Gombrowicza, aż się dziwię, że co najmniej 3 dekoteratów na ten temat nie ma, ale postacie z powieści, z opowiadań Gombrowicza pojawiają się w jego powieściach. Więc są to wyraźne aluzje, to on jakoś nadawał zupełnie na innych falach niż był czytany, bo był czytany oczywiście w takim kluczu, jaki zaproponowała cenzura, czyli bardzo pouczające i zachęcające dzieci do uczenia się fizyki. Takie były opinie, że wyrażają zgodę na opublikowanie czegoś tam Lema, bo właśnie zachęci on dzieci do uczenia się fizyki. I tutaj ta niezrozumiałość tego, co on chce zrobić z tymi książkami, czy pisząc Katar, czy pisząc Sknocony kryminał, czyli ingerując w te gatunkowe ramy i pokazując, że coś, co jest niezwykle istotne współcześnie również, a wszyscy, którzy zajmują się studiami środowiskowymi, wiedzą, że tam czołowym tak myślicielem, który jest dla nich istotny i dla nas istotny, to jest Karol Darwin. Więc tam rządzi przypadek, po prostu. I ten przypadek generował właśnie to zainteresowanie z biologią i nauką, generowało zupełnie inne fabuły. Bo to nie jest właśnie pisane z Freuda, to nie jest pisane z perspektywy innej filozofii, nie wiem, jakiejś... To nie jest fantastyka socjologiczna. To nie jest fantastyka socjologiczna, to jest zupełnie inny pomysł. I on po prostu nieustannie rozbijał się o to, że jest zupełnie osobny w tym swoim pisarstwie i tam nie ma pogłębionych portretów psychologicznych, dlatego że nie może ich być, ponieważ on jego zajmowały problemy natury właśnie filozoficznej, czyli jak działa los i że on jest przypadkowy. Co z tego wynika, że mamy, nie wiem, do czynienia z zupełnie nowym światem, z nowymi technologiami dla człowieka, czyli takim dla mnie ważnym przykładem jest temat robotów, bo Lem mówi, że rzeczywiście możemy stworzyć roboty, które będą nas wyręczać absolutnie we wszystkim i będą na naszych usługach, ale jak zmienimy się my, kiedy będziemy mieli te roboty, które będą naszymi niewolnikami? Czyli jak właściciele niewolników zmienią, tak jakby musimy się przygotować na to. I on większość tych swoich rzeczy pisał po to, żebyśmy się przygotowali na nowe technologie, które on uważał, że sama technologia nie jest ani dobra, ani zła. Ale może wyrządzić społeczne konsekwencje. Zresztą może nie ma u niego złej sztucznej inteligencji na przykład, tak jak w Odysei Kosmicznej 2001. No tak, ale też... To on ma zupełnie inną wizję właśnie. To nie jest jakaś, to jest wizja z Darwina, a nie z tych postapokaliptycznych sposobów ujmowania przyszłości jako takiej. On raczej mówił, zastanówmy się, co możemy zrobić, jak się możemy przygotować jako społeczeństwo, jako jednostka na nową technologię i jakie wprowadzić przepisy prawne, które zabezpieczą nas przed tym, żeby to nie stało się naszym zagrożeniem. Według mnie pomysł bardzo ciekawy, ale biorąc pod uwagę recepcję, która skupia się na fabule i na rozwiązaniach technologicznych, to bardzo trudno zauważyć ten aspekt filozoficzny. A jak już się filozofowie zajmują nim, to jest porównywanie go do takich filozofów, z którymi według mnie on niewiele miał wspólnego i tak się to rozsypuje. To znaczy, ten nie wybrzmiewa cała ta wielki pomysł jego, który powtarza on uparcie w wielu książkach. Tutaj myślę, że pytanie ode mnie zakończymy tym wątkiem, co nam mówi proza Lema współcześnie, w momencie, kiedy dostajemy chociażby moduły sztucznej inteligencji do wykorzystania w dniu codziennym, ale zanim to jeszcze wrócę na chwilę do tego rozdźwięku między Lemem a polskim środowiskiem fantastów, bo miałem jakiś czas temu, to myślę, że było chyba 10 lat temu nawet, być okazję na takim spotkaniu w trakcie Pyrkonu,
telefonu. On jeszcze nie był wtedy aż tak bardzo duży, jak jest teraz. I to spotkanie było takim panelem, na którym był Jacek Dukaj, Rafał Kosik, Jacek Inglot i Rafał Ziemkiewicz był też na tym spotkaniu. To był chyba jedyny raz, jak się pojawił na Polkonie wtedy. I to był właśnie panel Zajdel kontra Lem. I tak naprawdę ten panel wtedy to się skończył takim napadem osób wywodzących się z lat 80. z tego fandomu zajdlowskiego, powiedzmy, na Lema, którego bronił tylko Jacek Dukaj w tym zestawieniu tak naprawdę. I dla mnie to jako czytelnika było dosyć wstrząsające doświadczenie, bo właśnie tam padały takie zarzuty o tym, że Lem był niedostępny, że oni chcieli, ale on nie chciał z nimi przystawać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, że były duże różnice, powiedzmy, takie światopoglądowe też między innymi. Dlatego nagroda nazywa się dla najlepszej polskiej powieści fantastycznej nagrodą Zajdla, a nie Lema na przykład. I to jest... Taki czubek chyba tej dyskusji na temat tego, jak wygląda to środowisko też u nas w jakimś sensie. To znaczy, to tak, znaczy ja myślę, że Lem nie czuł się w ogóle z nikim z nich spokrewniony, ale też proszę zauważyć, że on miał do czynienia tak z literaturoznawcami, ze Szczepańskim, Mrożkiem, on miał wrażenie, że pisze taką literaturę, tak, w innym trochę języku, ale że to należy do tego nurtu historii literatury polskiej czy literatury współczesnej, a nie do science fiction, bo ma właśnie ten ładunek filozoficzny, bo gra językiem, bo ma aluzje literackie i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że on się w ogóle nie czuł z tym związany, ale też wszyscy, którzy na Lem rzeczywiście, no, na pewno to, co przeżył, sprawiło, że był pewnie mizantropem, ale nie doceniamy też tego, że on tracił słuch i denerwował go po prostu aparat słuchowy. I o tym się nie mówi, chociaż bardzo wiele mamy już teraz opracowań na temat tego, jak piszą osoby głuchonieme, czy po prostu jak autorzy, czy którzy tracą słuch, biorą, jak to się przekłada na ich pisarstwo. A tutaj mamy taką sytuację, że Lem się trochę do tego nie przyznaje, trochę nikt o tym nie mówi, ale on nie nosił aparatu, przemawiał, dużo mówił, mało słuchał. I to się w pewnym momencie przełożyło na różne jego relacje, a właściwie ich brak z otoczeniem. Bo było to coraz trudniejsze się z nim komunikować. Tutaj też pewnie ważny wątek jest taki, że ten moment, kiedy się to młodsze pokolenie konstytuowało w latach 80., to Lema w Polsce nie było, bo był wtedy za granicą. No lata 80., że Lema nie było i że on w ogóle wyjechał i że nie zabrał stanowiska. Ja pamiętam, że w pewnym momencie szukałam, czy on na pewno, bo było taka plotka, taka anegdota, która się pojawia w różnych opracowaniach Lema, bardzo zacnych, że on podpisał jakieś protesty. I ja naprawdę do takich czołowych badaczy tego okresu w Polsce w pewnym momencie już musiałam zadzwonić, bo już nie wiedziałam już w ogóle, gdzie zweryfikować tę informację. Jeden z ważniejszych, wymieniam profesorów, z którymi rozmawiałam w przypisach, ale rzeczywiście rozmawiałam i jeden z nich powiedział, proszę pani, gdyby Lem coś podpisał, wszyscy byśmy wiedzieli. To by było dla nas bardzo ważne. I tutaj pretensje o lata 80. do Lema, zwłaszcza jeśli polska fantastyka z tymi autorami, o których pan też mówi między innymi, rozważa to, jak sprzedano Polskę, to jakby się wszystko zgadza, tak? I dla nich to jest, tutaj rzeczywiście nie udało się mi jakoś uzyskać tego listu od Gierka, który pochwalny Lem dostał, ale no Kiszczaka widziałam w IPN-ie, tak? I Lem naprawdę się starał nie utracić obywatelstwa, ale też nie robił tego dla siebie, tylko po prostu nie chciał odciąć swojego syna i swojej żony od jego rodziny, od ich rodziny, która była dla nich bardzo ważna. I zostawić ich po prostu tak, że oni albo musieliby się rozstać, albo właśnie nie mogliby się przez, nie wiadomo było wtedy na ile lat, nie spotkać. Więc tu są te ideowe, zderzają się ideowe właśnie
paradygmaty niepodległości Polski zderzają się z przetrwaniem. Po prostu przetrwajmy to najlepiej jak się da, tak? Nie powodując cierpienia, powodując jak najmniej cierpienia wokół. Szczególnie, że swoje się już, szczególnie, że swoje się już nacierpiał i nawidział wcześniej. Już nie takie rzeczy, prawda? Wiedział, jak przetrwać. Tutaj to nieodcinanie od korzeni też było tyle istotne i o tym pisze Tomasz Lem w Awanturach na tle powszechnego ciążenia, że przecież on mimo studiów w Stanach Zjednoczonych chciał bardzo do Polski wrócić i wrócił, więc i te korzenie były dla niego bardzo istotne. I to się udało, bez wątpienia. Tak, bo tutaj rzeczywiście był zakorzeniony w rodzinnie i to było bliskie mu miejsce i to nie była jego decyzja, że on wyjeżdża, tak? Więc to wszystko jest bardzo według mnie złożone i wszyscy ponosili potem konsekwencje decyzji Lema. Więc, ale ci pisarze po prostu według mnie piszą o czymś zupełnie innym i inne rzeczy ich interesują i wykorzystują science fiction też do innych celów. I tutaj Lem wyraźnie w tym takim filozoficznym aspekcie jest ciekawy. Natomiast jeżeli państwa interesuje, ja na temat sztucznej inteligencji naprawdę mam niewiele do powiedzenia u Lema, ale jest, wyjdzie niedługo, to już jest chyba w druku, w Słowo, obraz, terytoria, wybrane fragmenty o sztucznej inteligencji u Lema z opracowaniem też kogoś, kto się naprawdę na tym zna, więc wydaje mi się, że to może być interesujące, to sprawdzanie w dalszym ciągu jego prognoz, jego, co on próbował wywnioskować, czytając naukowe książki z zakresu fizyki, biologii, biotechnologii. Zresztą w ogóle uważał, że biotechnologia to jest to, co najbardziej przeobrazi nasze życie. Wcale nie informatyka, on nawet w ogóle nie obsługiwał komputera. Więc tak zaglądał Wojciechowi Zemkowi, swojemu sekretarzowi przez ramię, coś tam mu dyktował. Ale ja na przykład pisałam pracę magisterską też o jego prozie. Jak napisałam do niego mail, on odpisał po trzech dniach, znaczy podyktował odpowiedź po trzech dniach. Trochę się bałam otworzyć, jak dostałam tak od razu odpowiedź, ale właśnie to napisałam, że nie interesuję się science fiction, tylko filozofią w pierwszym zdaniu. I jak teraz czytam ten list, to trochę się wstydzę tego listu, ale myślę, że to dzięki temu dostałam po trzech dniach odpowiedź. I tam było obszerne wyjaśnienie, dlaczego on nie jest kognitywistą i że ja się mylę, interpretując jakiś tam fragment właśnie głosu pana, bo jemu chodziło o coś innego. Ale w pierwszym zdaniu napisałam, że w ogóle nie interesuje się science fiction. Wtedy tak było. I po prostu chyba tym zdobyłam jego zaufanie. Tutaj, jak pani powiedziała o tym, o tej wiadomości do Lema i pisaniu pracy magisterskiej, to przypomniała mi się historia Tomasza Lema na temat pisania pracy maturalnej, jak mu tata napisał zupełnie od zera i przyniósł taki zadowolony, a syn nie chciał jednak podrzucić pracy ojca jako zaliczenie egzaminu maturalnego. Może zamiast już tutaj wałkować to, co nam mówi proza Lema na temat naszych współczesnych czasów, to myślę, że niech państwo, jeżeli nie czytali za dużo Lema, to po prostu warto, żeby to zrobić. Ale na samo zakończenie ode mnie, jak właśnie syn Stanisława Lema i ta młodsza część rodziny odbiera pani książkę? Czy przeczytali w ogóle? Nie, no przeczytali. Tomasz Lem jest rzeczywiście, nie utrzymujemy jakiegoś bliskiego kontaktu. Teraz współpracowaliśmy przy tej książce z korespondencją, ale kiedy zmarła pani Barbara, ja napisałam list do pana Tomasza również z pytaniem, znaczy nie, to oprócz kondolencji. Później jeszcze zapytałam go, czy nadal będzie możliwa współpraca i czy on udzieli mi informacji na temat tej rodziny właśnie ze strony ojca. I pan Tomasz napisał, że pani wie więcej o mojej rodzinie ze strony ojca niż ja. I więc już w pewnym, po śmierci pani Barbary, pewien jakby możliwość współpracy, kiedy on na przykład rozmawiał z mamą swoją i dowiadywał się różnych rzeczy, już utraciliśmy bezpowrotnie. Więc dla nas obojga było to bardzo, bardzo trudne, ale jeżeli wezmą państwo do ręki książkę, ja nawet nie wiedziałam, że ten list Tomasz Lem
wysłał też do wydawnictwa i że wydawnictwo go umieści na okładce. Ale on do mnie napisał rzeczywiście, że przeczytał tę książkę i że pozwoliła mu ona zrozumieć niektóre z zachowania jego ojca, które były dla niego bardzo trudne. I to wydawało mi się, że jest taką jakąś... No być może najważniejszą recenzją tego tomu, bo to jakby jego dotyka bezpośrednio, tak, jakoś. I to znaczy, że ten sposób opowiadania o tym nie był dla niego bolesny. I tu wydawało mi się, że to była taka moja praca, żeby państwo byli w stanie przeczytać tę książkę, tak, bo to są trudne historie, trudne opowieści, a jednocześnie pokazujące właściwie historię XX wieku, taki właśnie podręcznik do historii XX, ja cały czas powtarzam, że wszystko trzeba napisać od nowa, zwłaszcza moim osobom studenckim, z którymi współpracuję, mówię, że to oni mają napisać nowe, w ogóle wszystko, i do historii, i do literatury, i do gatunków, i do poetyki, do wszystkiego trzeba napisać od nowa książki, i to jest taka moja próba opisania inaczej historii XX wieku, więc przez pryzmat osoby, która być może właśnie jest dobrym przewodnikiem po historii XX wieku, bo jednocześnie jest znana, sławna, nagradzana, a jednocześnie nic, niewiele o niej wiemy, a żyła po prostu w takim trójkącie między, jak jego rodzice, między Krakowem, Lwowem i Wiedniem. I to ten trójkąt wydawał mi się niesamowity, bo odtwarzał zupełnie inny podział geograficzny, niż wyznaczały to ramy ówczesnej geografii. Dlatego wydaje mi się, że tutaj ta przychylność Tomasza Lema była rzeczywiście może nawet większa, niż zasługiwałam na to, pisząc o tych wszystkich trudnych momentach, które były też jak udziałem w jego... On to widział, tak? On widział depresję swojego ojca. On widział tą niemoc, która nim powodowała i która sprawiała, że nie mógł wstawać z łóżka, więc myślę, że to nie było dla niego łatwa lektura i to naprawdę miłe, że napisał taki list. Ale jeżeli chodzi o jego wnuczkę, to jej nie poznałam. Był taki... Ona chyba się nie zgodziła na rozmowę, ale był taki pomysł, żebyśmy jeszcze o tym porozmawiały, jak to wygląda. Natomiast nie wiem, na ile recepcja Lema wśród młodych ludzi jest jeszcze jakaś taka możliwa, ale wydaje się, że przez to, że ciągle te książki się sprzedają i funkcjonują w czytelniczym obiegu, że jednak odpowiadają na jakieś potrzeby. Doczekały się też przecież fantastycznych reinterpretacji audio jako Lemoteka, więc w każdym formacie no i można... gry. Tak, i gry, dodatkowo jeszcze niedawno, tak, w której można poznać w jakiejś części fabułę Niezwyciężonego, więc... Co prawda przeinterpretowaną przez twórców gry, ale jednak. Myślę, że fakt... Przynajmniej jest tam kobieta. Tak, tak, to też jest istotne. Ale no to jest pięknie narysowana. Tak, zgadzam się. I tutaj, jeżeli chodzi o wielką siłę tej biografii Stanisława Lema, to jest nie tylko sama osobowość, która nas prowadzi przez tą historię, ale faktycznie to, jak dużo kontekstu takiego historycznego my dostajemy przy okazji. Więc bardzo dziękuję i dziękuję. Państwu dziękuję za wysłuchanie. I zapraszam do zadawania pytań teraz, przez chwilkę przynajmniej. Pyta, czy pani tak dużo wie i tak dużo pisze o Lemie, czy pani jest w stanie też oderwać swoje myśli i skierować do innej literatury, coś lżejszego, czy pani czyta, co to jest ewentualnie, żeby troszeczkę nie myśleć tylko o Lemie. Ja już wszystko, co miałam o Lemie do powiedzenia i napisania, napisałam i powiedziałam. I wydaje mi się, że to zupełnie wystarczy, natomiast rzeczywiście tak naprawdę zajmuję się głównym moim takim zainteresowaniem, to jest literatura feministyczna. A obecnie taką pisarką, o której chciałabym napisać, bo trudno się w moim zawodzie zajmować tak po prostu literaturą, znaczy mam oczywiście literaturę, którą bardzo lubię czytać, ale myślę teraz już o kolejnym projekcie książki i jest to rzeczywiście Ursula Le Guin,
ponieważ ten światy alternatywne nadal mnie fascynują, ale opowiedziane przez pryzmat takiej zupełnie innej wrażliwości niż u Lema z jednej strony, a z drugiej strony ona wyznacza, to jest taka baza dla filozofek ekofeministycznych, jej pomysły z jej książek i właściwie tym się zajmuje. Ona napisała jeszcze więcej niż Lem, zostawiła jeszcze większe archiwum. Wszystko oddała zdeponowała w całe swoje archiwum od właściwie nastoletnich lat w Bibliotece Uniwersyteckiej w Oregonie, więc zapowiada się bardzo ciekawa podróż w inny świat. W odróżnieniu od Lema nie paliła tych rzeczy nieudanych? Ach, tego nie wiem jeszcze, czy paliła, czy nie, czy oddała rzeczywiście pokreślone, ale to jest zupełnie inny świat wyobraźni, chociaż rzeczywiście też ma cechy wspólne z tym, co robiła Lem. Natomiast jeżeli, być może panią bardziej by usatysfakcjonowała inna odpowiedź, to mnie na przykład teraz fascynuje też pisarstwo, literatura współczesna krajów bałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii. Bo to jest taki fragment, według mnie, dla mnie mało znany i jest taką przygodą dosyć dużą. Obserwowanie, nie tylko, że chodzi o to, że tam, nie wiem, Radziwiłł to był bohaterem, bo wreszcie z tej korony, tak, Litwa odeszła i tak dalej. To znaczy nie tylko chodzi mi o taką zmianę perspektywy historycznej, ale też o, nie wiem, pisarstwo feministyczne na tym obszarze. I ono jest bardzo ciekawe. Teraz w Sopocie był taki festiwal poświęcony tej literaturze, do której zaliczono też w Finlandię, ale to było spotkanie z tymi pisarkami i po prostu to, co one opowiadały o współczesnych problemach kobiet mieszkających w krajach bałtyckich i w Finlandii, było naprawdę niesamowite. To w ogóle można odsłuchać. Jest teraz chyba już dostępne, ponieważ też były, tak jak tutaj, nagrania, więc bardzo to jest inspirujące dla mnie i takie pozwalające mi, i to nie jest już wtedy fikcja spekulatywna, chociaż też wydaje się, że oni też czerpią na przykład z fantazy, żeby pisać powieści polityczne. I to jest też dla mnie ciekawe, że to jest taki inny sposób pisania i w ogóle jak zmienia się perspektywa myślenia o literaturze własnego kraju, kiedy to jest bardzo mały język, a jednocześnie nieliczne osoby się nim posługują, a jednocześnie te narodowe tradycje czy językowe tkwią jeszcze w pogaństwie, to znaczy te kilka wieków, a na niektórych terenach jeszcze więcej, dłużej pogaństwa, zmieniło wyobraźnię i to jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o literackie motywy, które się tam pojawiają. Więc tak, tak jak mówiłam, chyba nie mogłabym się tak cały czas zajmować Lemem, więc poświęciłam mu dosyć dużo czasu, chociaż oczywiście też cały czas jakoś jestem zapraszana do różnych projektów i biorę w nich udział. Więc tak nie odżegnuję. Jeszcze pewnie nieraz mnie państwo gdzieś tam usłyszą albo zobaczą gdzieś na jakimś marginesie jakichś działań rozmaitych, ale rzeczywiście teraz mam już inne projekty i bardziej związane z pisarstwem kobiet. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zadać pytanie? Dzień dobry. W zapowiedzi było napisane, że dotarła do nowych faktów jakiejś tajnej bezpieki i mnie ten temat interesuje. Jakie to były właśnie takie najbardziej ciekawe te informacje? To jest pierwsze pytanie. Drugie, ile się uchowało w ogóle w tych akt bezpieki, bo wiemy, że dużo zostało zniszczonych. I czy było dużo tych materiałów na temat Lema i ile osób się nim zajmowało w bezpiece, ile osób, bo wiemy, że no, różni ludzie mieli różnych i różną ilość tych funkcjonariuszy, tak? Także to mnie interesuje, co było najciekawsze takiego w tych archiwach. I jeszcze jedno pytanie, jak można się dotrzeć do tych archiwów? Jak pani dotarła do tych archiwów? Dziękuję.
Dziękuję. Wydaje mi się, żeby zbadać archiwa IPN, trzeba złożyć taki wniosek i trzeba uzyskać akceptację. I u mnie chyba dyrektor musiał napisać, że ja rzeczywiście jestem sobą i tutaj pracuję i ogólnie jakoś tak było, a potem dostawałam na adres domowy materiał, na przykład informacje, że już są w bibliotece, oni przysyłają takie coś w bibliotece, te materiały, które, te teczki, i to było od prokuratora, taka wielka pieczątka, że to prokuratura krajowa, coś tam, coś tam. I od tego czasu listonosz mówi mi dzień dobry i po prostu ta... Ciekawe, co ma na sumieniu. Ta sytuacja jest naprawdę bardzo ciekawa, bo IPN nie jest archiwum. To znaczy on się rządzi, to znaczy tam mogą mieć Państwo do czynienia z materiałami, które nie są dokumentami, ale zostały na przykład spreparowane. No myślę, że dyskusje współczesne na temat, nie wiem, Lecha Wałęsy wszystkim to wyjaśniły, ale jak ktoś czasami pracuje w czymś takim, no to po prostu może się zdziwić, bo jak kiedyś też zapytałam, ale co to jest, proszę pana, a pan mi odpowiedział na to, a wie pani, dokąd pani przyszła, to była jego odpowiedź, że tutaj takie dokumenty właśnie mamy, że tutaj współpracownik, tam ktoś i tak dalej, i to było rzeczywiście takie nieoczywiste, natomiast no przede wszystkim z takich rzeczy, które zobaczyłam, no to jest teczka Lema założona mu na 68 rok, I tutaj były rzeczywiście takie materiały, które oni po prostu produkowali, żeby mieć na niego, żeby go po prostu osaczyć w razie, gdyby postępował niezgodnie. On wtedy akurat postępował niezgodnie, ale tego nie wykorzystano przeciwko niemu. Niemniej teczkę mu założono, mimo tego, że miał napisane, że urodził się w dowodzie w 1921 roku w ZSRR we Lwowie. Bo taką właśnie ta fikcja spekulatywna się jakoś przydaje, żeby zrozumieć, o co w tych dokumentach chodzi, to o tyle w tych bezpieki już było napisane, że Lwów, że dawna Polska, że i tak dalej, tam już znali tę historię, jak ona tak wyglądała mniej więcej w zarysie. I tutaj rzeczywiście no, pisarze na niego donosili, to nie jest, i można sprawdzić te teczki, które, nie wszystkie donosy są, oczywiście to nie jest pełne archiwum, tak jak mówię, to nie jest archiwum. To jest po prostu Instytut Pamięci przeciwko tak narodowi polskiemu, więc tam są, ja tam trafiłam dlatego, że kiedy byłam w Rzychu i bez 86 raz czytałam teczkę lwowską, to podeszła do mnie pani z archiwum i powiedziała, że właśnie może te dokumenty, których ja szukam, będą w IPN-ie, bo tam część oni przejęli dokumentów, które były z procesów sądowych, na przykład zbrodniarzy wojennych z Lwowa, z getta, z obozu janowskiego i tak dalej. I że tam to będzie. Więc ja poszłam takim tropem. I w IPN-ie muszą, no nie wiem, ja jak PiS rządził, to nie byłam w IPN-ie, ale nie wiem, czy bym tam... To też jest tak, że to jest, właśnie nie pracuje się w archiwum, czyli po prostu ma się opiekuna. Ten opiekun przegląda teczkę przede mną i on może coś wyciągnąć. Więc jest bardzo ciekawe to doświadczenie. I co jeszcze? No i potem znalazłam taki dokument, na którego właśnie reprodukcję długo czekałam, bo tam była teczka, że Samuel Lem, czyli ojciec Lema, był tajnym współpracownikiem, tak? I to zelektryzowało również tych prawicowych czytelników Lema, takich nazwijmy, ale też właśnie twórców czy działaczy rozmaitych. Ale tak naprawdę takie teczki w latach 40. i 50. zakładano również milicjantom, więc, bo po prostu chodzi o to, że jak ktokolwiek miał, on leczył funkcjonariuszy, ponieważ Żydzi nie mogli dostać żadnego innego etatu jako lekarze. On przyjechał, musiał utrzymać rodzinę, mieszkali w jednym pokoju. Nie chciano przyjąć Żyda do polskiego szpitala w Krakowie. I kolega załatwił mu pracę w ministerialnym szpitalu i tam, żeby po prostu pracować, no to obowiązywała go tajemnica lekarska, tak? Nie mógł powiedzieć, że jakiś ważny funkcjonariusz jest śmiertelnie chory i tylko trzeba trochę poczekać. Po prostu musieli go jakoś przywołać do porządku, tak? Mieć taką możliwość. I ogólnie z tych dokumentów jasno wynika, że Samuel Lem w ogóle podał tam złe, nieprawdziwe informacje, licząc na to, że wszystkie dokumenty zaginęły i nikt tego nie sprawdzi.
W związku z tym uruchomiła się procedura całego tej bezpieki, która zamiast właśnie pokładać nadzieję w współpracowniku tajnym, to go po prostu inwigilowała przez kilka lat. Czyli on sam stał się po prostu przedmiotem tutaj obserwacji i sprawdzano jego kontakty i tak dalej, i tak dalej. A przecież miał kontakty za granicą, chociaż o tym nie mówił, bo korespondował z Marianem Hemarem, ze swoim siostrzeńcem. I wysyłał mu listy, ale wysyłali te listy po prostu pocztą taką, że ktoś jechał, jakiś marynarz gdzieś i wtedy przewoził listy, czyli to nie szło tą oficjalną pocztą. Natomiast no, tego typu dokumenty były tam, ale oczywiście mnie interesowało też, co Samuel Lem, pisząc swoje życiorysy, w nich opowiada. I on opowiadał o tym, jak był po prostu, no, w tych dokumentach pokazał, ile osób stracił z rodziny podczas wojny, co też ułatwiło mi poszukiwania w żydowskich archiwach. Więc IPN nie jest ciekawym archiwum. Później są akta cenzury i tutaj to jest w archiwum akt nowych, ale też nie wszystkie się zachowały. Ale jeżeli chodzi o IPN, no to oni jak w psach, nie? Tam po prostu wrzucali do tej celulozy te z lat 80., jakby te wczesne się zachowały. Oni tak siebie chronili, więc najpierw 80. niszczyli, potem 70. i tak dalej, a te pierwsze bardzo często są po prostu w komplecie. Ale rzeczywiście to jest jakieś ekscytujące dla bardzo wielu osób, że takie dokumenty tam są. Dobrze, myślę, że damy odpocząć już autorce, ale zaprosimy do podpisywania, bo pewnie jest tutaj trochę osób, które chciałyby otrzymać autograf na biografii Stanisława Lema. Jest szansa, że jeszcze jest do dostania w księgarni Mandala. Jest jeszcze. Zdecydowanie, więc też zachęcamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję bardzo.